jedyną naturalną formą bycia dla nas jest ruch. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie. Wyrażanie emocji poprzez ciało to jest właściwie wszystko w każdej formie, w każdej relacji, przez dotyk, przez ciepło skóry. Tymczasem jesteśmy wszyscy tacy zblokowani i to jest właśnie jedno wielkie nieszczęście. Większe niż myślimy. To, jak bardzo jesteśmy zblokowani w naszych ciałach, to jest miara naszego odcięcia się od samych siebie. Jedyną naturalną formą bycia dla nas jest ruch. Nie zastygnięcie, zasklepienie, unieruchomienie, zamrożenia. W taki sposób my właśnie funkcjonujemy w świecie, w swoim życiu, z innymi ludźmi. Jesteśmy jakby sparaliżowani w naszych ciałach, jesteśmy uwięzieni w naszych ciałach. Mega, mega kontrola, kontrolujemy każdy najmniejszy ruch, nawet najmniejszy wyraz twarzy, mimikę, wszystko. Ja to znam, ja tak żyłam przez większość swojego życia. Zero spontaniczności w ciele. Chodzę po lodzie, kruchym jak wiara w cud. Walczę uparcie o lepszy grunt dla stóp. Znam nie mam i okrętny losu rytm. Wyolbrzymiona świadomość swojego ciała, ale w takim negatywnym sensie. Taka świadomość, że jestem obserwowany, że inni na mnie patrzą, ale właśnie też w takim nieprzyjemnym wymiarze, że oni mnie oceniają. Że moje ciało, i to jest dramat naszego życia, że moje ciało, traktujemy swoje ciało jako wizerunek tylko. My go używamy, my go nadużywamy, to jest przemoc wobec naszego ciała, bo to jest wykorzystywanie go. Odszczepiamy się od swojego ciała, tak jakby posiadamy to ciało, ale nie identyfikujemy się z nim i używamy go. Nie dajemy temu ciału nic, nadal go wykorzystujemy na przykład do pozyskiwania przyjemności, na przykład z jedzenia, czy seksualnej, jakiejkolwiek. Używamy ciało, przymuszamy je, wyciskamy na maksa z niego przyjemność i używamy je jakby nie troszcząc się o nie, bo tak naprawdę jakby nie czujemy się połączeni. Zazwyczaj właśnie, gdy tak traktujemy swoje ciało, to równocześnie odrzucamy.